9 maja 1987 roku, godzina 10:41. W okolicach Grudziądza na wysokości 8200 metrów rozpoczyna się dramat lotu numer 5055 z Warszawy do Nowego Jorku. Uszkodzone zostały dwa silniki. Piloci nie znają przyczyny awarii. Podejrzewają, że mogło dojść do zderzenia. Kapitan Zygmunt Pawlaczyk podejmuje dramatyczną decyzję o powrocie na Okęcie. Oni przeżywali ogromny stres. Podejrzewam, że na myśl im przyszła od razu katastrofa Lipowczana. Nie wiem, czy tak można powiedzieć. Umieranie Lipowczana całej załogi to było kilka sekund, natomiast ich umieranie to trwało 20 kilka minut. Tata ten dzień powinien mieć wolny. Stąd jak doszło do tego wypadku, to nikomu nie wszło do głowy, że to może być mój ojciec. No tak, ale poleciał z wolnego dnia i na prośbę firmy. Maja 1987 roku. Sobotni poranek. Na warszawskim lotnisku Okęcie nieduży ruch. Mechanicy obsługi startowej przygotowują do wylotu kolejny samolot. IU-62M Sierra Papa Lima Bravo Golf Tadeusz Kościuszko dzień wcześniej wrócił z Montrealu. Dziś ma lecieć do Nowego Jorku. Ja miałem lecieć tym samolotem, ale ze względu na to, że to kolidowałoby z terminem pójścia do komunii naszego syna Piotra, poprosiliśmy planistkę, żeby zmieniła ten planowany termin wylotu na następny. Jako drugi pilot zamiast Mariana Nowotnika leci Leopold Karcher. Kapitanem jest Zygmunt Pawlaczyk, jeden z najbardziej doświadczonych pilotów w polskich liniach lotniczych LOT. No, ojciec w 87 roku to praktycznie był ostatni rok jego pracy. On się zbliżał do emerytury. Jako dowódca na IŁach 62 i 62M lata od 1978 roku. Zawiozłem go na ten rejs i pamiętam, że wysiadał z samochodu, odwrócił się do mnie. Umówiliśmy się jeszcze na ten konkretny dzień, kiedy miał przylecieć, też miałem po niego wyjechać. No, powiedzieliśmy sobie cześć i odszedł. Ja akurat wtedy przyleciałem z Nowego Jorku. Mijaliśmy się, po prostu pytał, jaka tam pogoda na trasie. Akurat szli na meteo konsultować pogodę. Ja mówię, bardzo dobra, nie będziecie mieli żadnych problemów. Panie kapitanie, samolot gotowy do lotu. Pasażerowie zajmują miejsca w samolocie. Wśród nich jest 17 osób z paszportami amerykańskimi. Okęcie Grant, dzień dobry. Lot 5055 na 17. Hotel na pokładzie, pushback, prosimy i zapuszczanie silników. 5055, dzień dobry. Zapuszczaj się 0607, już czas. Hotel się zgadza, jaki kierunek do startu chcecie? 3-3. Samolot IU-62M Tadeusz Kościuszko należy do najnowocześniejszych odrzutowców lotu. To był taki awans, jak gdyby, dla stewardesy, która przechodziła na latanie na 62. Wyprodukowany w 1983 roku ma wylatane zaledwie 6971 godzin. To niedużo jak na samolot, którego żywotność przewidziano na 30 tysięcy godzin. Każda stewardesa marzyła o tym, żeby latać na IU-ach 62. LOT kupił 7 takich maszyn, najmłodszym z nich jest właśnie Kościuszko. Dzień dobry, witam Państwa w imieniu Polskich Linii Lotniczych LOT, kapitana Zygmunta Pawlaczyka oraz całej załogi. Jesteśmy na pokładzie samolotu IU-62M, którym polecimy do Nowego Jorku. Czas naszego lotu to około 9 godzin. Życzymy Państwu przyjemnego lotu. Maja 1987 roku. Godzina 10. IU-62M Tadeusz Kościuszko oczekuje na start. Na pokładzie 172 pasażerów i 11 członków załogi. Lot 5055, przed 3-3 jesteśmy. Możecie przeciąć 3-3 i zapiszcie zgodę z Warszawy do Nowego Jorku drogami planowanymi.
Samolot IU-62M to wersja rozwojowa samolotu IU-62. Różni się przede wszystkim silnikami. Są bardziej ekonomiczne, o większym ciągu. Wydłużyły zasięg tych samolotów do 9200 km. Pozwalało to latać do Ameryki bez międzylądowania. IU-62M miał też dodatkowy zbiornik paliwa w stateczniku pionowym. Lot 5055, mamy zgodę do Nowego Jorku drogami planowanymi. Szefową stewardess jest Maria Berger-Sanderska. 6300 godzin w powietrzu. Uprawnienia instruktora personelu pokładowego. Kieruje pracą czterech stewardess, z których najbardziej doświadczona jest Hanna Chęcińska. Pracuje w locie od 1972 roku. Młodsza stewardesa Beata Płonka jest prawdziwą gwiazdą lotu. Jak ja ją zobaczyłam, to no, takie wrażenie na mnie zrobiło, że aż dech zapierało. Tak była piękną dziewczyną. Była zapraszana na wszelkiego rodzaju uroczystości lotowskie, jakieś spotkania z innymi przedstawicielami innych linii lotniczych. To wtedy Beata była zapraszana jako ta właśnie wizytówka pięknej polskiej dziewczyny i pięknej polskiej stewardesy. W kieszeni oparcia fotela przed każdym z Państwa znajduje się instrukcja bezpieczeństwa, z którą prosimy się zapoznać. Dziękujemy za uwagę. 50-55. My startujemy. Wszyscy ci, co obserwowali starty za Atlantyk, to wiedzieli, że tuż przed Aleją Krakowską się te samoloty odrywały. Lot 50-55 do TMN-u pozostało 10 km. Czy panowie w przeciągu 10 km przetniecie poziom 180? Poziom 180 oznacza 18 tysięcy stóp. To mniej więcej 5400 metrów. Nie, dokładnie 180 nie będzie, ale tak 170 w górę. Wchodźcie do poziomu 160, utrzymujcie ten poziom aż do Grudziądza. No, my do Nowego Jorku lecimy. Może zdążymy przeciąć te 180. Samolot powinien przeciąć ten poziom w punkcie zwanym TMN, czyli Tango Mike November. TMN to radiolatarnia położona w miejscowości Góra, w pobliżu Płońska. Stanowi punkt graniczny, w którym samoloty opuszczają rejon kontroli lotniska Okęcie. Panowie, już nie zdążycie. Do TMN-u pozostało 5 km. Już od razu mówiłem, że w TMA clearance był do 180. Latają wojskowe samoloty, ja niestety nie mam z nimi łączności, żeby panów separować. Zrozumiałem. Kontroler nakazuje utrzymać samolot na wysokości 16 tysięcy stóp. Ruch samolotów wojskowych odbywa się w tej chwili na poziomie 17 tysięcy, a więc bezpośrednio nad Kościuszką. Utrzymujcie poziom 160, już dochodzicie do TMN-u. Dalsze wchodzenie od obszaru. Dziękuję i do usłyszenia. Zrozumiałem. Do miłego, do usłyszenia. Lot 50-55. Transatlantyk jest zbyt ciężki, by osiągnąć zaplanowane 18 tysięcy stóp w chwili, gdy będzie mijał radiolatarnię TMN. Z każdą godziną samolot stawał się coraz bardziej lekki. Pierwsza godzina powodowała to, że spalało się 10 ton. Później 9 ton, 8 ton, 7. I w końcu dopiero po 5 godzinie lotu samolot zaczął ekonomicznie pracować. Za TMN-em samolot zostaje przejęty przez kontrolę obszaru w Poznaniu. Ten ośrodek radarowy ma bliższe informacje na temat pozycji wojskowych samolotów. Lot 50-55 Warszawa, witamy, wchodźcie do poziomu 310, błyskawicznie 170 w górę, zgłoście. 50-55 zgłosimy, do 310 wchodzimy. Kontroler poleca kapitanowi przyspieszyć wznoszenie. Mechanik zwiększa obroty silników do pełnej mocy startowej. 50-55 Warszawa, zrozumiałem, swobodne wchodzenie do 310, dziękuję. Dziękuję. Samolot znajduje się w tej chwili w rejonie miejscowości Lipniki na wysokości 8200 metrów. Leci z prędkością 810 km na godzinę. Jest 10:41.
Hermetyzacja! Co jest, pożar? Wyłączyć. Mechanik wyłącza silnik pierwszy i drugi. To te położone z lewej strony kadłuba. Załoga czuje, że w kabinie spadło ciśnienie. Znak, że samolot został rozhermetyzowany. Warszawa radar. Opuszczamy w niebezpieczeństwie. Co jest, ej? Ster wysokości służy do sterowania samolotem w płaszczyźnie poziomej. Pilot kontroluje jego wychylenie ruchami sterownicy w przód i w tył. Podajcie swój callsign. Dwa silniki obcięło. Czy to zdarzenie? Nie wiemy, co się stało. Dwa silniki obcięło. Opuszczamy się. Warszawa zrozumiałe. Schodzi. 50-55. Nie jest bez dwóch silników w tej chwili. Czekaj. O, ster nie działa. Słyszysz mnie? Słyszę. Niesprawny ster oznacza kłopoty z utrzymaniem wysokości. Trzeba coś zrobić. Powiedziałeś, że zawracamy. Co? Tak, awaria. Podwozie tu. Trzeba wyłączyć. Dobra, wyłącz, koniec. Jeśli silnik z jakichś przyczyn traci moc, no oczywiście widać po najrozmaitszych parametrach. Spadku ciśnienia paliwa, spadku ciśnienia oleju, spadku obrotów przede wszystkim. No to oczywiście silnik należy wyłączyć. Warszawa, radar. Jeszcze raz 55. Pierwszy i drugi silnik wyłączony. Mamy awarię i schodzimy. Mieliśmy pożar. Pożar ugaszony i kręcimy w prawo. Zadziałała automatyczna instalacja przeciwpożarowa w gondolach silników. W określonych sekcjach silnika są umieszczone termopary i po przekroczeniu odpowiedniej temperatury, która wskazuje, że ma miejsce pożar silnika, to spracowuje pierwsza kolejka gaśnic. I jeśli pożar został ugaszony, to wtedy przestaje wyć syrena i przestaje migać czerwona tabliczka pożar silnika numer 1. Brak sygnalizacji o pożarze załoga zinterpretowała jako jego ugaszenie. Warszawa, zrozumiałem, obserwuje skręt. Co zamierzacie zrobić dalej? Wracamy do Warszawy. Wracamy. Zrozumiałem. Zlewamy paliwo. Będziemy zlewać paliwo. Samolot wciąż ma w zbiornikach około 70 ton paliwa. Lądowanie z takim obciążeniem jest niemożliwe. Grozi połamaniem podwozia w chwili zetknięcia z ziemią i zapaleniem się samolotu w wyniku tarcia o pas. Paliwo musi być zlewane w locie po linii prostej, tak żeby samolot nie wleciał w chmurę rozpylonej przez siebie nafty. Każdy samolot ma określony maksymalny ciężar startowy i maksymalny ciężar do lądowania. Jeśli chodzi o IUA-62, ta rozpiętość tych ciężarów była bardzo duża, to znaczy do startu to było 167 ton, do lądowania to było 107 ton. Powrót na Okęcie wydaje się więc najlepszym rozwiązaniem. Daje załodze niezbędny czas na pozbycie się paliwa. 50-55 Warszawa, wysokość utrzymujecie, tak? 4000 metrów mamy. Tak, 4000. Pilotom udaje się opanować samolot. W przypadku rozhermetyzowania kadłuba trzeba jak najszybciej zejść do 4000 metrów. Jest to wysokość, na której panuje już ciśnienie znośne dla ludzkiego organizmu. Proszę Państwa, proszę o uwagę. Kapitan poinformował nas, że z przyczyn technicznych zmuszeni będziemy do lądowania awaryjnego. Należy liczyć się z koniecznością szybkiego opuszczenia samolotu. Proszę pozostać na swoich miejscach, zachować spokój, dokładnie wykonywać polecenia personelu pokładowego. Dziękuję za uwagę. Rozpoczynamy zrzut paliwa. Tam coś jest ze sterami, wiesz? Tak, myśmy się z czymś zderzyli. Bo stery mi nie działały. Trymer działa. Stery, rozumiesz, wziąłem na siebie, on nic nie reagował. Trymer to mała, ruchoma klapka położona na samym końcu steru. W normalnym locie pomaga ona pilotowi utrzymać ster w określonym wychyleniu. Jego wychylenie w dół lub w górę powoduje, że zmniejsza wysiłek pilota przy sterowaniu sterem wysokości. Pilot nie musi używać siły, by cały czas trzymać sterownicę. Wystarczy, że odpowiednio wyreguluje pokrętłem położenie trymera.
Wówczas siły aerodynamiczne same utrzymują ster w odpowiednim wychyleniu w górę lub w dół. Z lewej i z prawej są takie dwa koła, na których nawinięta jest linka idąca do płaszczyzn na stateczniku poziomym. W przypadku awarii układu sterowania do przestawienia steru o odpowiedni kąt można użyć właśnie trymera. Siły aerodynamiczne za jego pośrednictwem wychylają ster wysokości. Załoga dość prędko zorientowała się, że tego sterowania nie ma i że w pewnym zakresie to sterowanie można zastąpić poprzez przestawianie trymera. Pasażerowie wiedzą, że samolot wraca na Okęcie. Halina Domeracka na podręcznym egzemplarzu Biblii zapisała swoje nazwisko, adres i słowa. Awaria w samolocie. Co będzie, Boże? Nikt na pokładzie nie wie, jak poważnie uszkodzony jest Kościuszko. Trzeci też jest wyłączony. IU-62M ma 4 generatory wytwarzające energię elektryczną. Jeden tylko pokazuje. Panowie, na jednym generatorze jesteśmy. Co mówisz? Na jednym generatorze jesteśmy. Kiedy pracuje tylko jeden generator, pokładowa instalacja elektryczna jest przeciążona. Trzeba natychmiast powyłączać zbędne bebechy. Załoga musi powyłączać zbędne odbiorniki prądu. Radio kompasu nie wyłączać. Paliwo znane? Nie jeszcze? Święci się. Awaryjne zlewanie paliwa odbywa się poprzez krany na końcach skrzydeł. Zawory są otwierane elektrycznie. Pozwalające na zrzut paliwa w czasie lotu nie działały prawidłowo. Co jakiś czas one przestawały pracować, zlewanie się zatrzymywało, bowiem akurat brakowało napięcia na tej sieci czy na innej. Nie wiem, dlaczego nie zlewa. Schodzimy niżej. Powiedz, że schodzimy niżej, bo nie utrzymujemy prędkości i schodzimy niżej. W ster wysokości coś musiało uderzyć. Tak, uderzenie było jak cholera. Piloci wiedzą, że koło Grudziądza mijali sektor, w którym latały wojskowe samoloty. Czy Kościuszko zderzył się z jednym z nich? Czy został trafiony przypadkowo odpaloną rakietą? W tej chwili wszystkie wyjaśnienia wydają się prawdopodobne. 50-55 utrzymujecie wysokość? Nie. Niżej schodzimy. Niżej. Bo tylko trymerem utrzymujemy wysokość. Próbują kontrolować tylko trymerem. Może Modlin po drodze. No, nie ma innego lotniska. Znam to lotnisko od roku 56. W momencie, kiedy w 56 przyszedłem i przeszkalałem się na IU-28 i przez okres 5 lat latałem na tym lotnisku. Zamawiamy Modlin? Tak. Na Modlin są dane? Jaki jest pas w Modlinie? Długi, płaski, idealnie. Krótki, jak i długi. Lotnisko w Modlinie jest położone w rejonie płaskim, gdzie nie ma szczególnych jakichś o dużej wysokości przeszkód. Można by było na Modlin. Lepiej by było, gdyby można było na długi. Możemy utrzymać wysokość. To tym bardziej Modlin byłby lepszy. No. Panowie, nie możemy zlewać paliwa. Pozacinało się coś. Kłopoty ze zrzuceniem paliwa oznaczają, że maszyna wciąż jest zbyt ciężka, by utrzymać odpowiednią prędkość lotu na 2 sprawnych silnikach. Zespół napędowy wytwarza tylko połowę tej mocy, co przy normalnym locie z 4 silnikami. Samolot opada zbyt szybko. Decyzja lądowania na wojskowym lotnisku w Modlinie wydaje się więc racjonalna. Warszawa, radar. Może nas pan skierować na Modlin, bo wysokość nam ciągle opada, jest coraz niżej. 50-55 będziemy starać się załatwić chwileczkę. Do Modlina chcą. Załatwiamy wojsko, zobaczymy. Wszystko, co trzeba. Nic nie zlejesz paliwa? Nie ma prądu, nie zleję. Ładowało bezpieczniki. Powyłączać trzeba co niepotrzebne. Nic się nie zlewa. Radar wyłącz, niepotrzebne. Widzę, wyłączam. Czy może nas pan skierować na Modlin, czy nie? Chwilę, będziemy załatwiać. Momencik.
Zezwolenie na lądowanie w Modlinie cywilni kontrolerzy muszą uzyskać z Wojskowego Ośrodka Koordynacyjnego Lotów w Pyrach pod Warszawą. Procedura przedłuża się. Piloci, by móc wylądować, potrzebują nie tylko zezwolenia, ale też pełnej informacji o warunkach atmosferycznych na tym lotnisku. Trzymaj wysokość, 3000. Co trzymaj, jak nie można? Przecież prędkość spada. Czego chcesz? No niech pan coś zrobi, bo przecież jesteśmy w sytuacji naprawdę przymusowej, no. Maksymalnie szybko musimy siadać. Czekamy na decyzję wojska. Jeszcze chwileczkę. Szybko! Niech nas skieruje na Modlin. Eksplozja na wśród. Jak was zobaczę, zbliżanie będzie was podprowadzało bliżej. Co? Eksplozja była na silniku. Prawdopodobnie jest dziura w kadłubie. Załoga wciąż nie wie, co tak naprawdę dzieje się w tylnej części kadłuba. Mechanik sądzi, że doszło do awarii kolejnego silnika. Maja 1987 roku, godzina 10:53. Lot numer 50-55 z Warszawy do Nowego Jorku. Samolot IU-62M Tadeusz Kościuszko zawrócił z trasy. Ma uszkodzone dwa silniki i ster wysokości. Załoga właśnie podjęła decyzję o awaryjnym lądowaniu na wojskowym lotnisku w Modlinie. Nikt na pokładzie nie wie, jak poważnie uszkodzony jest Kościuszko. Samolot znów zbliża się do punktu granicznego TMN koło Płońska. Prowadzenie Kościuszki ponownie przejmuje kontrola zbliżania w Warszawie. 55, dzień dobry. Widzę panów 24 km przed TMN-em. Aktualnie wysokość jest 85. Ciągle opadamy. Nie możemy utrzymać wysokości i na Modlin kierujemy. Zrozumiałem. Proszę schodzić na tym kursie 650 metrów, ciśnienie na Okęciu 749. Kontroler nie zna warunków meteorologicznych w Modlinie, podaje więc dane dla odległego o 40 km Okęcia. Okej, do 650 metrów. Kierunek w Modlinie 262. To może nas pan skieruje tam? Bez precyzyjnych informacji o ciśnieniu oraz o sile i kierunku wiatru, lądowanie uszkodzonym samolotem jest zbyt ryzykowne. Na razie nie mam żadnych danych, wiem tylko, że długość pasa wynosi 3050 metrów. Okej, dziękuję bardzo i za to. Nie możemy zrzucić paliwa. Nie lepiej by było do Warszawy lecieć. Tu siadamy? Nie lepiej w Warszawie? Lepiej by było w Warszawie. Wiesz, obstawa tam lepsza. Na Okęciu są doskonale przygotowane służby ratownicze, których nie ma w Modlinie. Okęcie jest w stanie przyjąć duży samolot pasażerski, Modlin nie. Formalnie decyduje o wszystkim oczywiście kapitan, ale jak harmonicznie współpracuje cała załoga, to zależy również od pozostałych członków załogi. W kabinie pilotów dochodzi niemal do głosowania, jednak ostateczną decyzję musi podjąć kapitan. Zygmunt Pawlaczyk staje przed niełatwym dylematem. Ja bym leciał do Warszawy. Schodź pomału i ja mu powiem, że lecimy do Warszawy. Tak, spróbujemy. Zbliżanie 50-55. Decyzję podejmujemy, że lecimy do Warszawy. Godzina 11. Załoga lotu numer 50-55 rezygnuje z lądowania w Modlinie. Kurs na Piaseczno. Szefie, zmiana decyzji lotu. Samolot znajduje się na wysokości 2050 metrów w odległości około 80 km od Okęcia. Piaseczno, Modlin odwołany. Kurs proszę na Piaseczno. Chyba, że chcecie prosto z trasy na 1-1. Z prostej? Nie, za duży wiatr będzie. Zrozumiałem. W takiej sytuacji mogę podprowadzić na 1-5, no i 3-3 zostaje. 1-5 to kurs magnetyczny pasa wynoszący 150 stopni. Każdy pas startowy umożliwia wykonywanie operacji w dwóch kierunkach. Przeciwległy do progu 1-5 jest próg 3-3, czyli 330 stopni. Jaka jest siła wiatru? Jaka jest siła wiatru i kierunek? 320 stopni, 22 km na godzinę. Kole na 3-3. 3-3. Kościuszko leci z północnego zachodu.
Najprościej byłoby więc lądować prosto z trasy na pasie 1-1 lub 1-5. Ale wtedy samolot siadałby z wiatrem wiejącym w ogon, a to oznacza, że mógłby utracić siłę nośną i runąć przed pasem. Wiatr z kierunku 320 stopni wieje niemal dokładnie w osi pasa 3-3. Kościuszko będzie mógł siadać prawie idealnie pod wiatr. Jest możliwość, że będziemy siadali na gruncie, bo mamy w ogóle z wszystkim tutaj kłopoty i z elektrycznością, i w ogóle z wszystkim, tak? Kadłub jest uszkodzony. Jak nie wyjdzie nam pod wozie, no to trzeba będzie siadać na gruncie. Przyjąłem zbliżenie. Zawołać dziewczynę. Niech wszyscy będą gotowi do awaryjnego opuszczenia samolotu. Wszystkie czynności tak, jak powinno być. A wy wszystkie tam, gdzie powinniście być. Nie nerwuj się, Maryś, wszystko będzie w porządku. Usiądźmy po komfortelu. Zamknij ciasno palc. Pochyl tułów jak najniżej. Obejmij ciasno kolana rękoma. Nogi mocno oprzyj o podłogę. O godzinie 11.08 stewardesy orientują się, że brakuje jednej z koleżanek, Hanny Chęcińskiej. Nie ma jednej stewardesy. Nie możemy znaleźć Hanny. Gdzie jest właściwie? Była z tym samolotem. Wydaje się, że stało się coś strasznego. Nie denerwuj się, Maryś. Tam drzwi wyrwało. Samolot jest bardzo blisko Okęcia, w odległości około 20 km od Piaseczna. Nie ma Hanki, no. Przed załogą najtrudniejszy etap lotu. Palimy się! Pożar mamy! Gdzie? Załoga umiejscawia pożar w bagażniku numer 4 pod podłogą tylnej części kabiny pasażerskiej. Palicie się? Chyba tak. W którym miejscu? Siadamy z pożarem. No tu! Na 1-5. Gdzie jest lotnisko? W którym miejscu jest lotnisko? Ej! 11 w odległości 5 km. Niestety prośba o podprowadzenie na pas 1-5 nałożyła się na wypowiedź kontrolera, który odpowiadał na poprzednie pytanie załogi. Palimy się! W lewo! Nie ma już czasu na wyjaśnienie nieporozumienia. Samolot nieubłaganie oddala się od osi pasa 1-5. Jedynym wyjściem jest teraz kontynuowanie podejścia na ten sam pas z przeciwnej strony, z kierunku 3-3. W bagażniku mamy pożar. Czy podprowadzić panów krócej? Tak. Lewo kurs 090. Mały gaz. Do 500 metrów wejdźcie ciśnienie 749. W kabinie włącza się sygnał oznaczający brak wypuszczenia podwozia. Samolot będzie musiał lądować na brzuchu. W zbiornikach znajdują się wciąż 32 tony paliwa. Gdzie jest pas? Z tej pozycji macie około 15 km do pasa. Rozumiem. Lewo! Kręćcie na 360. W tej chwili macie około 12 km do pasa. Piloci muszą wykonać krąg nad Raszynem i Piasecznem. Z uszkodzonymi sterami ten manewr jest niemal niemożliwy do wykonania. Końcowe schodzenie rozpocznijcie około 11 km od pasa. Zrobimy wszystko, co możemy. Zrozumiałem. By szybciej ustawić samolot na wprost pasa, pilot decyduje się wykonać ciaśniejszy niż normalnie skręt. Na prawą stronę osi pasa. Dalej w lewo kurs 300. Okej. Wiatr jest 290 stopni, 22 km na godzinę. Możecie lądować na pasie 3-3. 55. Pas! W lewo!
godzinie 11.12 i 13 sekund samolot z prędkością 470 km na godzinę zaczął ścinać pierwsze drzewa Lasu Kabackiego. Ostatnie dramatyczne słowa załogi, rzucone w eter, stały się na zawsze symbolem tej katastrofy. No to było straszne uczucie, taki straszny żal. Za ludźmi, po prostu za ludźmi, których przecież znaliśmy, razem pracowaliśmy. Fragmenty zniszczonego samolotu zostały rozrzucone na przestrzeni 370 metrów. Nikt nie przeżył. Spojrzałem w górę, zobaczyłem, że nade mnie nadlatuje samolot. Zobaczyłem z silników ogień wydobywający się i dym. Samolot rozbił się 5 km od progu pasa startowego. Zabrakło 40 sekund, by mógł dolecieć do lotniska. Próbowałem się do lotu dodzwonić i musiałem się włączyć w centralę lotu w jakąś rozmowę dwóch pilotów. I słyszałem, jak jeden mówi do drugiego, że słuchaj, ten rejs do Nowego Jorku, samolot się rozbił, wszyscy zginęli. Ja wtedy tak pomału odkłożyłem tą słuchawkę, zwróciłem się do żony i mówię, słuchaj, tata nie żyje. Co zaszło, gdy Kościuszko znajdował się w rejonie Grudziądza? Dlaczego nagle awarii uległy dwa silniki i ster wysokości? Dlaczego sygnalizacja pożaru w bagażniku numer 4 zadziałała dopiero na 3,5 minuty przed zderzeniem z ziemią? Badanie przyczyn katastrofy trwało około 1,5 miesiąca. Powołano specjalną komisję rządową, której przewodniczącym został Zbigniew Szałajda, wicepremier PRL. W skład podkomisji technicznej weszło 49 specjalistów wojskowych i cywilnych z różnych dziedzin lotnictwa. Analizie poddano odnalezione rejestratory parametrów lotu i magnetofony pokładowe. Na tych samolotach były dwa systemy rejestracji. Rejestrator głosu typu Mars BM i system rejestracji parametrów lotu typu MSRP-64. Właśnie odczyt z tego rejestratora pozwolił na określenie aspektów, które towarzyszyły tej katastrofie. Od momentu awarii do katastrofy minęło 30 minut i 45 sekund. Piloci na bieżąco informowali o tym, co dzieje się z samolotem. Kluczowe było znalezienie odpowiedzi na pytanie o przyczynę awarii silników. O godzinie 10.31 od kontrolera obszaru pilot otrzymał polecenie przyspieszonego wznoszenia. Mechanik zwiększył wtedy obroty silników, które przez 30 sekund pracowały na pełnej mocy startowej. Czyżby zwiększenie mocy silników doprowadziło do awarii? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zrozumieć, jak działa silnik odrzutowy. Dwuprzepływowy silnik turboodrzutowy D30KU, zastosowany w IL-62M, składa się z tysięcy idealnie dopasowanych elementów. Jego zasada działania jest prosta. Powietrze wpada najpierw do sprężarki niskiego ciśnienia. Następnie rozdziela się na dwa kanały, zewnętrzny i wewnętrzny. Powietrze w kanale wewnętrznym jest dalej sprężane w sprężarce wysokiego ciśnienia. Przez sprężarki wpływa do komór spalania. W komorach spalania dopływa paliwo, to jest nafta lotnicza. Gazy wypływające z komory spalania napędzają kolejno turbinę wysokiego ciśnienia i turbinę niskiego ciśnienia. W pobliżu miejscowości Lipniki, w lasach pod Grudziądzem, odnaleziono fragmenty turbiny silnika numer 2. Dokładnie w miejscu, w którym nastąpiła awaria samolotu. Wtedy nastąpił zanotowany na zapisie jakiś odgłos przypominający wybuch. O godzinie 10.41 i 28 sekund zespół turbiny niskiego ciśnienia silnika numer 2 z jakichś powodów rozkręcił się do obrotów przekraczających wartość dopuszczalną i siła odśrodkowa rozerwała dyski turbiny, której wirujące z ogromną prędkością części spustoszyły tylną część kadłuba i uszkodziły sąsiedni silnik numer 1, wywołując jego pożar. Część dysku turbiny uderzyła w lewy zewnętrzny silnik, przebijając jego obudowę i również silnik został
że tak powiem, uszkodzony i wyłączony przez załogę. Z prędkością 160 metrów na sekundę elementy rozerwanej turbiny uderzyły w kadłub. Nastąpiło gwałtowne rozhermetyzowanie kabiny pasażerskiej. Hermetyzacja! Powstała ogromna wyrwa w rejonie bagażnika numer 4 i znajdującego się nad nim tak zwanego beja, czyli przedziału technicznego. Fragment turbiny przeleciał na wylot i wypadł z drugiej strony kadłuba. Myśmy się z czymś zdarzyli. Siła uderzenia segmentów turbiny w kadłub była tak potężna, że załoga mogła odebrać to jako zderzenie z innym samolotem. Co jest, ej? Nie mamy sterów. Piloci szybko zorientowali się też, że nie działa ster wysokości. Wszystko, co stało na drodze dysku, zostało po prostu cięte jak żyletką. Fragmenty turbiny przecięły drążki steru wysokości, biegnące tuż pod podłogą przedziału technicznego. Jednak nie wszystkie części turbiny wydostały się na zewnątrz. Niektóre segmenty dysków i łopatek utkwiły w bagażniku numer 4. To one były przyczyną pożaru, o którego istnieniu załoga dowiedziała się dopiero 3,5 minuty przed katastrofą. Odnaleziono je jako jedyne na miejscu katastrofy w Lesie Kabackim. Oznacza to, że zostały przeniesione w to miejsce wewnątrz kadłuba samolotu. Wśród szczątków silnika numer 2 brakowało wału turbiny niskiego ciśnienia, znaleziono jedynie jego końcówkę. Wał został ukręcony w jednym miejscu prostopadle, prawie prostopadle do jego powierzchni bocznej. Wał turbiny niskiego ciśnienia przechodzi wewnątrz wału turbiny wysokiego ciśnienia. Jest to silnik dwuwałowy i całym problemem jest to, że dwa wały są umieszczone w tej samej osi, a więc jeden biegnie wewnątrz drugiego. Stwierdziliśmy, że zniszczenie wału nastąpiło w warunkach wysokich temperatur. Problemem stało się w tym momencie określenie, skąd te wysokie temperatury pochodziły. Oba wały obracają się z różną prędkością, dlatego rozdzielone są specjalnym łożyskiem międzywałowym. Się okazało, że po demontażu tego łożyska nie wszystkie wałeczki są w łożysku. Dlaczego? Rosjanie, żeby to łożysko było nadal toczne, bo było za słabo obciążone, wyjęli co drugą rolkę z koszyczka. I wałeczki zamiast toczenia się wykonywały ruch posuwisty, znaczy ślizgały się po bieżni. Nastąpiło zatarcie łożyska, że z łożyska rolkowego te rolki się przestały obracać. One zostały starte i stworzyło się łożysko ślizgowe. Jeszcze przez pierścień łożyska przywiercono otwór do zasilania łożyska olejem. Następuje wtedy zwiększenie tych naprężeń kontaktowych w miejscu styku wałeczka i otworka i wtedy otworek na swoich krawędziach zaczyna stopniowo się wykruszać. Zatarcie łożyska spowodowało, że wał ukręcił się jak plastelina po rozgrzaniu do temperatury około 1000 stopni Celsjusza. Ogromne ilości ciepła powstały w wyniku tarcia o siebie elementów znajdujących się pomiędzy obydwoma wałami. W silniku odrzutowym turbina napędza sprężarkę poprzez wspólny wał, który łączy te obie skrajne części silnika. Ukręcenie się wału oznaczało oddzielenie turbiny od sprężarki. Nieobciążona turbina była nadal zasilana strumieniem gazów. W czasie 178 tysięcznych sekundy zespół turbiny rozkręcił się do obrotów nadkrytycznych i potężna siła odśrodkowa rozerwała 3 z 4 jej dysków. Ukręcona część wału wyłamała się z silnika i wraz z pierwszym stopniem turbiny wypadła na zewnątrz. Wał nie wytrzymał zwiększenia mocy silnika o godzinie 10:31. Mechanik dodał gazu o jeden raz za dużo. Mieliśmy pożar. Pożar ugaszony i kręcimy w prawo. Załoga sądziła, że ugaszenie silników oznacza koniec problemów z ogniem na pokładzie. Niesłusznie. Dlaczego jednak nie zadziałała sygnalizacja wykrywania dymu w bagażniku? Prawdopodobną przyczyną mogło być uszkodzenie instalacji elektrycznej samolotu. Wiązki przewodów elektrycznych ułożone wzdłuż lewej burty samolotu przechodzą przez bagażnik numer 4. Zostały przecięte fragmentami rozerwanej turbiny. Czujnik dymu w tylnej części bagażnika został tym samym odłączony od zasilania. Został jeszcze czujnik w przedniej części,
Jednak dym dotarł tam dopiero 3,5 minuty przed katastrofą. Palimy się! Pożar mamy! Gdzie? Zgłaszane przez załogę trudności ze zlewaniem paliwa dotyczyły zbiornika numer 7 w stateczniku pionowym. Uszkodzenie przewodów elektrycznych uniemożliwiło otwarcie zaworu awaryjnego zlewu paliwa z tego zbiornika. Panowie, nie możemy zlewać paliwa. Pozacinało się coś. O 10.54 załoga odczuła wstrząs i zauważyła iskry z tyłu samolotu. Najprawdopodobniej właśnie wtedy doszło do przegrzania przewodów paliwowych łączących zbiornik 6 i 7 i wybuchu oparów nafty. Wzmogło to pożar w tylnej części kadłuba. Załoga nic o tym nie wiedziała. Wstrząs i iskry z tyłu samolotu zinterpretowała jako awarię kolejnego, trzeciego już silnika. Eksplozja była na silniku. Po chwili jednak okazało się, że dwa sprawne silniki pracują bez zakłóceń. Kontrolerzy nie potrafili podać informacji o warunkach meteorologicznych panujących na lotnisku w Modlinie. Wszystko to wpłynęło na zmianę decyzji załogi. Gdybym znajdował się na tym pokładzie, to prawdopodobnie lądowalibyśmy w Modlinie. Pożar w bagażniku numer 4 wzmagały iskrzące przewody z przeciętych wiązek elektrycznych. W tylnej części kadłuba zastosowano szereg łatwopalnych elementów konstrukcyjnych. Cała podłoga na przykład w kościuszce to była zrobiona taki sandwich, to znaczy tkanina szklana epidian z jednej i drugiej strony, a po środku znaczy przekładka z drewienek. O godzinie 11.08 załoga zorientowała się, że brakuje jednej ze stewardess. Tuż przed awarią silnika numer 2 Hanna Chęcińska weszła do Beja, czyli przedziału technicznego, znajdującego się bezpośrednio nad bagażnikiem numer 4 w sąsiedztwie silników. W Beju stewardesy trzymają swój bagaż podręczny, ubrania na zmianę, koce dla pasażerów i inne podręczne rzeczy. W momencie rozhermetyzowania kadłuba ciśnienie w Beju gwałtownie spadło. Drzwi zostały przyciśnięte z siłą kilku ton przez wyższe ciśnienie panujące w kabinie pasażerskiej i nie można było ich otworzyć. Długo podejrzewano, że stewardesa mogła zostać wyssana na zewnątrz w rejonie grudziądza. Jednak jej ciała nigdy nie odnaleziono. Najprawdopodobniej w momencie dekompresji Hanna Chęcińska straciła przytomność i zginęła w pożarze tylnej części kadłuba. Dlaczego jednak załoga utraciła kontrolę nad samolotem w ostatnich chwilach przed lądowaniem? Sterowanie trymerem odbywa się za pośrednictwem linek, które biegną pod podłogą kabiny pasażerskiej. Linki ułożone są na rolkach i w spornikach, wykonanych z łatwopalnych materiałów. Prawdopodobnie tuż przed katastrofą, w części ogonowej, w miejscu, gdzie linka trymera zakręca pod kątem prostym w górę, jedna z tych rolek uległa przepaleniu. Pilot stracił możliwość przestawiania trymera, a tym samym kontrolę nad samolotem. Załoga działała cały czas spokojnie i prawidłowo. Prawidłowo działała. Wnioski Polskiej Komisji Badającej Przyczyny Katastrofy Kościuszki początkowo nie były przyjmowane do wiadomości przez stronę sowiecką. Całe opracowania przyszły z Moskwy. Wszystko od uderzenia w ziemię. Spłaszczone, nie starte, ale spłaszczone rolki łożysk od uderzenia w ziemię. Dzięki determinacji polskich inżynierów sprawę załatwiono na poziomie wicepremierów PRL i ZSRR. Ustalono, że prawdziwe przyczyny katastrofy zostaną podane do publicznej wiadomości, a zalecenia komisji wprowadzone w życie. Po katastrofie Kościuszki LOT stanął przed koniecznością zmodyfikowania 6 pozostałych IŁ-ów 62M. Najważniejszą zmianą było zainstalowanie dodatkowego awaryjnego układu sterowania, który w razie przecięcia głównych drążków steru wysokości lub kierunku pozwalał na kontynuowanie lotu. Podwójne sterowanie i to wielkim, że tak powiem, wysiłkiem myśmy to uzyskali. I samoloty z niebezpiecznych stały się bezpieczne. Polskie linie lotnicze LOT wprowadziły pionierskie metody monitorowania pracy silników, które dziś są standardem na całym świecie. Polskie linie lotnicze wtedy stały w czołówce w
linii, właściwie firm lotniczych, które wprowadzały eksploatację nadzorowaną, czyli każdy lot samolotu miał być sprawdzony, przeanalizowany. W 1992 roku LOT sprzedał na Ukrainę wszystkie swoje Iły-62M. Zostało zwolnionych kilkadziesiąt załóg, zostaliśmy bez pracy, a te samoloty jednak mogły jeszcze długo latać w lotach czarterowych. Dyrektor zdecydował, że te samoloty należy postawić, mówiąc popularnie, w trawie. Dziś rdzewieją pod płotem kijowskiego lotniska Boryspil. Kończyła się epoka dominacji sowieckiego przemysłu lotniczego. To nieszczęśliwe zdarzenie, tak jak wiele innych w lotnictwie, przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa. Po tej katastrofie wiele dziewczyn zrezygnowało. Natychmiast były telefony. Ja rezygnuję z pracy. Katastrofa. Naprawdę miał marzenie, chyba jak oni wszyscy. Każdy z nich w tamtych latach marzył o tym, żeby przesiąść się na sprzęt zachodni. Z ogromnym sentymentem osobiście wspominam latanie na Iłach 62. Drobne usterki się zdarzały, ale to na każdym samolocie się zdarzają. Jak mama wróciła i otworzyła szafę, już po wypadku wiedząc o tym wszystkim, to znalazła, wie pan, na samym skraju półki taki złoty łańcuszek z krzyżykiem. Złoty łańcuszek z krzyżykiem, którego ojciec nigdy nie zdejmował. Nigdy. I mama nie mogła zrozumieć, dlaczego nie wziął tego krzyżyka na ten rejs.